Cześć, witam Was w Fiszkach, jak zwykle same przydatne zwroty i moje objaśnienie, które czasami bywa pomocne do rozwikłania zagadki. Zaczynamy od poziomu pierwszego, jak zawsze w rogu źródło. Prawdę mówiąc, masz rację. Nam chodzi przede wszystkim o pierwszy człon, choć drugi też jest całkiem ciekawy. Po prawdzie gawaria, ty praw. Z pierwszego członu płynie nam taka nauka, że wszystkie te formy takie jak robiąc, słuchając, czytając, robimy dając na końcu ja. W małym uproszczeniu, bo oczywiście czasami jest to nieco inne, ale tak się robi zwykle, a jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, to osobno film o tych częściach mowy jest na kanale, a link jest teraz w rogu, będzie też w przypiętym komentarzu. Drugi człon mówi nam, jak powiedzieć, że mamy rację. Mówimy dosłownie, że ktoś jest praw, albo jeżeli mamy do czynienia z formą żeńską, prawa. Jesteś mi to winien. Wzięliśmy w nawias słowo to, bo dosłownie się to tutaj nie pojawia. Ty mnie должен. Jak wiemy, должен to przede wszystkim taki, który musi, albo jest jakiś powinien. No właśnie, jeśli my jesteśmy komuś coś winni, też mówimy w ten sam sposób. I oczywiście, gdybyśmy mówili do kobiety, powiemy ty mnie должна. A do liczby mnogiej, wy mnie должны. W telefonach większość z nas albo wszyscy mamy już asystentów głosowych i jeżeli ktokolwiek tego używa, wie, że wystarczy powiedzieć zadzwoń do Igora i wtedy to połączenie następuje. W rosyjskim brzmiałoby to dosłownie zadzwonić do Igora, bo wszelkie takie komunikaty internetowe, jakieś w urządzeniach, one właśnie są w bezokoliczniku. Tylko u nas są one w trybie rozkazującym. Warto zaznaczyć. A jak będzie to brzmiało? Nabrać Igora. Więc przy okazji mamy fajny false friend, bo po polsku nabrać coś zupełnie innego. I oczywiście można powiedzieć pozwonić, ale to nie będzie do końca to samo, bo tu mamy na myśli jako tako wybrać z listy kontaktów. No, ale tak to tłumaczymy, więc warto właśnie tak to zapamiętywać. Po tym, gdy z kimś coś umawiamy, nagle pada jasna sprawa. Albo jesteśmy umówieni. Ciężko to na polski przetłumaczyć, w rosyjskim to jest raptem jedno słowo. Zabilis. I tak to właśnie jakoś musimy kojarzyć, że nawzajem się rozumiemy, dobiliśmy targu. To jest taka nasza umowa. Ponadto jest on bardzo ciekawy. Nam oczywiście chodzi o początek i powiemy более того. Zobaczcie, że dwie litery je na końcu słowa nie brzmią jeje, chyba że byłyby akcentowane, a rzadko są. I tak jak tu czytamy более, tak jakby to była jedna litera w zasadzie. Jeśli lubicie serię Fiszki, koniecznie zostawcie pozytywną ocenę. Możecie też powiedzieć o niej komuś, kto uczy się języka. My przechodzimy do poziomu drugiego. Przestępcą jest ten, kto namieszał mu w głowie. Jak można namieszać w głowie? Przestępnik to tot, kto zapudril jemu mózgi. A więc tak brzmi ten zwrot i zwróćcie uwagę na słowo tot. To tłumaczymy na ten, ale gdybyście chcieli powiedzieć ten człowiek, to już nie powiecie tot, powiecie etat człowiek. Skojarzcie to tak, że jeśli po słowie ten pojawia się ten ktoś, kogo wskazujemy, wtedy używamy tych długich form etat. Ale jeżeli ten ktoś się nie pojawia, a dajemy przecinek i wprowadzamy coś dalej, mówimy ten który, wtedy używamy form krótkich. Schował dumę do kieszeni i postanowił. Tutaj niedosłownie. On preadaliel swoju gardiniu i reszył. Więc cały zwrot fajny do zapamiętania i ja oczywiście polecam, abyście sami z tych zwrotów zrobili własne zdania, bo to jest najlepsza metoda ćwiczenia, zdecydowanie lepsza niż uczenie się na pamięć tych samych. Miejcie to na uwadze. Chociaż pozostawało jedno ale. Zwrot podobny do naszego. Хотя оставалось еще одно но. Bo tak brzmi słowo ale po rosyjsku. Zobaczcie, jak fajnie wygląda słowo chociaż. Хотя. Chyba to jest moje ulubione słowo w rosyjskim, muszę wam zdradzić.
i zwróćcie uwagę na to, jak pozostajemy. Pozostawać to astawatsa, czyli mamy tę cząstkę się. I to jest tu istotne, bo zdarza się nam o tym zapominać. My tego w języku polskim tu nie mamy. Coś tam, którzy podzielali ich poglądy. To jest ta lewia część, którą chciałem wam tu przedstawić. Jak podzielać poglądy po rosyjsku? Powiemy, którzy rozdzielali ich wzgledy. Więc dosłownie rozdzielali ich poglądy, bo wzgląd to pogląd. Zapamiętajmy zatem ten zwrot. Jest on podobny, więc zaznaczmy sobie tylko ten fragment, który się różni. Na przykład ten początek. Raz dzieliali, a nie podzielali. Jak zrobić to we właściwy sposób? To nie jest łatwe. O tym też mówiłem w jednym z shortów. Mamy słowo sposób, ale tu go nie używamy. Powiemy, jak zrobić to dolżnym obrazem. Bo w tym przypadku słowo obraz będzie znaczyło sposób. Pracować po 8 godzin dziennie. Dla nas najważniejsze jest to dziennie, ale z pozostałej części też się możecie sprawdzić. Работать по 8 часов в день. Więc nie użyjemy żadnego słowa dziennie. Po prostu w dzień, co tłumaczymy dosłownie na dzień. Gdybyście zatem chcieli powiedzieć robić coś raz na 2 dni, też powiecie raz w 2 dnia. Więc super, fajne, ciekawe zwroty. Tutaj dialog. W sensie? Dosłownym. W smyśle? W priamum. A więc z tego też wynika wiedza, że dosłowne znaczenie to priamuj smysl. Coś, co często słyszymy w różnych punktach usługowych, czyli w czym mogę pomóc? Po rosyjsku dosłownie czym mogę być pomocny? Czyli czym ja mogę być paliezyn. Warto wiedzieć, że paliezny to pomocny i jest to super częste słowo. Wszystko idzie zgodnie z planem. Wsio idiot po planu. Do zapamiętania po planu, ale warto przypomnieć sobie odmianę słowa iść. Możecie dla ćwiczenia przy okazji odmienić sobie to w pozostałych osobach. Nie zaszkodzi. Teraz coś, co przetłumaczyłem na ekstra fajne polskie wyrażenie, ciulowo wyszło. Nie wiem, czy gdziekolwiek to słyszeliście, ja to słyszałem wiele razy, bo tak właśnie przetłumaczyłem rosyjskie padurackie polucilas. A najważniejszą wiedzą oczywiście nie jest to, jak powiedzieć ciulowo, tylko jak powiedzieć, że jakoś wyszło. No bo przecież często to mówimy, używając bardzo różnych słów, ale to polucilas pozostaje bez zmian, więc warto sobie to zanotować. To zmienia postać rzeczy. Это меняет дело. A więc dosłownie zmienia to rzecz, bo właśnie tak przetłumaczymy słowo дело w tym kontekście, choć często też tłumaczymy to na sprawa. Więc warto, abyście wiedzieli. No i przecież tak pytamy właśnie, co słychać? Как дела? Zwróćcie jednak uwagę, że w pytaniu, co słychać, chodzi o liczbę mnogą, dlatego akcentujemy ostatnią literę дела. Może pan na mnie liczyć, jakby co? Вы можете на меня рассчитывать, если что. A więc bardzo podobnie jak po polsku, jakby co. Choć zdarzyło mi się jeszcze usłyszeć dłuższą formę, jeśli wdruk что. Ale wygląda na to, że znaczenie jest to samo. Czas na poziom trzeci. Sam byłem znany z tego, że poprawiałem błędy u ludzi. Ja sam był известен тем, что поправлял людей при их ошибках. A więc super ważne do zapamiętania jest bycie znanym z. My tak mówimy po polsku. Oni mówią być znanym czymś, a więc pytamy ciem. Ktoś jest известный. No i dosyć rzadki przyimek pri. Możliwe, że jeszcze go nie napotkaliście podczas swojej nauki. Oto on. Jeśli się nie uspokoisz, będziesz miał dwa trupy. Potrzebujesz ich? Wiem, że to dziwne zdanie, ale nie dałem go tu przypadkowo. Wszystkie zdania, które się pojawiają w tej serii, mają w sobie to coś. Więc zaufajcie i spróbujcie przetłumaczyć. Albo po prostu zobaczcie, jak ta forma wygląda. Jeśli ty сейчас nie uspokoisz się, u ciebie będzie dwa trupa. Оно тебе нужно?
A więc zobaczcie, podświetlamy teraz wszystkie te trzy punkty, w których coś się dzieje. Ale co? Chodzi o to, że przy liczbach 2, 3, 4 my wciąż pozostajemy w liczbie pojedynczej, a konkretnie w rodzaju nijakim. Dziwne. Wiem, że to jest dziwne, ale tak to działa w rosyjskim. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym temacie, cały film na ten temat już powstał, więc link jest teraz w rogu i też w przypiętym komentarzu, jak zwykle. Jest ryzyko, że przypadkowo zalejemy komputer. Jest risk случайно пролить на komputer. Jaka z tego wiedza? Zobaczcie, pralić na. Trochę to dziwne, jakoś nam się nie kojarzy. My po prostu mówimy zalać coś, a więc od razu podajemy dalszy ciąg, a oni jeszcze potrzebują na. No i w ogóle to słowo jakoś się chyba nie kojarzy, ale to ono. No i fajne słowo ryzyko, po prostu risk, a więc możemy skojarzyć, że bezpośrednio wzięte z innego języka, z którego pochodzi. Każde danie musi być dla mnie gotowane w specjalny sposób. Zobaczymy, czy z tym sobie poradzicie, albo czy podejrzewacie to, co się tutaj dzieje. Każde блюдо dla mnie должно готовиться specjalnym образом. Ten człon specjalnym образом jest dla nas łatwy, bo my już natrafiliśmy na coś podobnego, jeszcze w tym filmie mówiliśmy должным образом. Zobaczcie jednak to готовиться. Powinno przygotowywać się w specjalny sposób? Czyżby to danie się samo przygotowywało? Tak właśnie w rosyjskim wygląda ta strona bierna. Tak jak my powiemy, że jest przygotowywane, skojarzmy, że oni nie używają słowa jest, oni mówią, że ono się samo przygotowuje. A więc gdybyśmy chcieli najprościej powiedzieć książka jest czytana, powiemy книга читается. Do tego też link będzie w rogu. No, chyba nie zaszkodzi, jeżeli ktoś z was ma ochotę sobie to powtórzyć. W sumie ta seria trochę jest takim drogowskazem, nie? Dokąd się udać, jeśli macie problem z danym zagadnieniem. Nie wiem, czy limitu nie ma, ile można dać filmów w rogu. Jeżeli jest, no to może wszystkich nie dam rady, ale w przypięty komentarz na pewno wszystkie będą wrzucone. W ponad 30 krajach. To jest specyficzne. Более чем в 30 странах. A więc w ogóle nietypowy sposób, jak powiedzieć ponad w tym przypadku. I zobaczcie, 30. Każdy liczebnik główny powyżej czwórki właśnie taką literę zyskuje w tym przypadku. A więc powiedzielibyśmy w piti, wszyscy, simi i tak dalej, i tak dalej. A więc też dochodzimy do w 30. Możecie napisać w komentarzu, która fiszka była waszą ulubioną. Zachęcam do tego i zerkajcie do opisu, tam znajdziecie playlisty. Żegnam się i do następnego razu. Paka!